Zdarza się, że ludzie umierają podczas takich badań? Oczywiście, no. To tak jakby mnie pan spytał, czy zdarza się, że ludzie idą robić siusiu. No, zdarza się. U każdego, kilka razy dziennie. Dobry lek daje niewyobrażalne pieniądze. Koncerny farmaceutyczne mają pieniądze większe niż cała Polska razem wzięta. W związku z tym, jeżeli naprawdę coś jest skutecznego, skuteczne, to się wprowadza. Najbardziej skorzystał ten, kto wziął pieniądze za ten suplement. Nie mój fortel, nie mój organizm. I to trzeba rozumieć. Tylko, że też nie wszystko można suplementować za pomocą jedzenia. Nie wszystkie witaminy da się dostarczyć w takiej sensownej ilości, albo trzeba było tak skomplikować. Panie redaktorze, świat żyje, ile żyją ludzie? Tysięcy lat. Bardzo wiele. 500 lat temu nie mieli suplementów diety i jakoś sobie radzili. I umierali dużo wcześniej. Są prognozy, które mówią, że za 50 lat, jeżeli nie opanujemy walki z nowotworami... Czyli jest coraz gorzej? Tak. To co trzeci człowiek będzie chory na nowotwór. No i chyba popatrzy sobie w rodzinie. Siedzicie we trójkę przy stole. Jedna z was zachoruje na nowotwór. Oczywiście to są takie badania epidemiologiczne i prognozy, wcale tak być nie musi. Ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Jest duże prawdopodobieństwo. Jest miesiąc luty. Mam dla Was nowy deal od aplikacji do nauki języków Cambly. Tylko do końca tego miesiąca będą u nich dostępne plany 3-miesięczne. Cambly wychodzi z ciekawym rozwiązaniem lekcji grupowych jako dobrego początku nauki języka. Dzięki nim nauka jest znacznie tańsza, nauczysz się języka w 2-3 osobowych grupach z native speakerem, dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu. Lekcje grupowe są tematyczne. Sami wybieracie w harmonogramie, który temat Wam najbardziej odpowiada. Dodatkowy plus to nauka akcentów nie tylko od native speakera, ale też od międzynarodowych członków grupy. Od lutego pojawia się również opcja zapraszania swoich study buddies do wspólnych zajęć, czyli osób, z którymi polubiliście się na lekcji grupowej. W końcu nauka ze znajomymi idzie przyjemniej. Co do planów indywidualnych, od teraz dają one pełen dostęp do Cambly, czyli sami decydujecie, czy chcecie korzystać z lekcji indywidualnych, czy grupowych. I możecie robić to na przemian. Z kodem 3PRZEMEK cena lekcji grupowych zaczyna się od jedynych 55 zł miesięcznie, a planów indywidualnych od 259 zł miesięcznie. Dla osób słuchających cyamybly.com. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Leszek Borkowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jestem farmaceutą, który od prawie 50 lat zajmuję się lekami. To jest moja pasja. Mam szczęście, że w pracy robię to, co lubię. Teraz pracuję w szpitalu na Brudnie. To jest Mazowiecki Szpital Brudnowski na ulicy Kondratowicza, gdzie jestem niestety jedynym farmakologiem klinicznym. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że szpital jest bardzo duży. Tak naprawdę Szpital Brudnowski to są już kilka szpitali, bo to jest na Górczewskiej Atisu, to jest na Chorzej Kardiologia, jest bardzo dużo przychodni. W sumie hospitalizacji mamy około 65 tysięcy rocznie. Ćwierć miliona pacjentów zasięgających porady w poradniach specjalistycznych, w przychodniach. Kontrakt NFZ-u to jest około 500 000 000, także to jest bardzo dobre miejsce, dlatego że są różne przypadki, a nic tak nie uczy farmakologa klinicznego jak różne przypadki. I dużo różnych tych przypadków jest. Co robi farmakolog kliniczny? Farmakolog kliniczny to jest taki człowiek, który służy głosem doradczym w sprawie leków. Znaczy, ja zawsze mówię tak, że lekarz zna się na leczeniu. Farmaceuta zna się na lekach. Pielęgniarka zna się na swoich pacjentach, na ich chorobach, lekach, problemach, etc. Natomiast farmakolog kliniczny to jest taki pogranicznik, taki służebnik,
który swoją pracą, swoją wiedzą służy wszystkim fachowym pracownikom ochrony zdrowia. My oczywiście nie wypowiadamy się w kwestii diagnozy. Natomiast włączamy się wtedy, kiedy jest ustalona diagnoza na podstawie wywiadu, na podstawie badań i są proponowane określone leki, to wtedy my służymy swoim skromnym doświadczeniem, skromną wiedzą, jak te leki stosować, czy można je łączyć, dlaczego przy niektórych chorobach współistniejących nie możemy tych leków stosować, bo to jest tak, proszę Państwa, problemem w leczeniu ludzi nie jest sama choroba, ale według mojej opinii problemem są również inne choroby, które trapią pacjenta i one wymuszają stosowanie bardzo różnych leków. Czyli mam pacjenta, który bierze, wyobraźmy sobie, to nie jest takie rzadkie, 24-25 leków i przychodzi z innym powodem zdrowotnym do szpitala i jego hospitalizacja jest niezwykle trudna, dlatego że normalnie podałbym lek A, nie zastanawiając się, ale w przypadku tego pacjenta widzę, że lek A nie może być, bo będą interakcje. Lek B nie może być, bo ma chorą wątrobę. Lek C nie może być, bo chore są nerki, trzustka i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym zaczyna się taka gimnastyka w myśl zasady primum non nocere. Czyli my musimy pomóc pacjentowi. Nie zawsze chorobę da się wyleczyć, bo są choroby przewlekłe, z którymi żyjemy. Ja opowiadam to o sobie, jestem pacjentem onkologicznym, więc ja żyję z nowotworem i ja to rozumiem, że tego mojego nowotworu się nie wyleczy, ale stosowane leczenie pozwala mi normalnie funkcjonować, no żyć, cieszyć się życiem z pewnymi ograniczeniami oczywiście, ale to nie jest problem, ograniczenia również wynikają z wieku. Cieszyć się życiem i pracować, no bo praca jest bardzo ważna dla każdego człowieka, nieważne jaki zawód wykonuje, więc ja jestem zadowolony. Praca jest bardzo ważna dla każdego człowieka. To jest coś, z czym ludzie często się nie zgadzają, dlatego, bo uważają, że praca to jest taki wycinek, który się robi w życiu i to powinno być jakby zapomniane, jak najszybciej wrócić do domu i zajmować się tymi przyjemnymi sprawami. A jak już z panem rozmawiam, to widzę, że dla pana praca to jest pasja i że pan lubi pracować. Widać, jak, w jaki sposób pan o tym opowiada i że w tym wypadku praca jest rzeczywiście bardzo ważna i fajnie jest rozmawiać z taką osobą, która potrafi zaprezentować to, że można mieć swoją pracę i ją uwielbiać. Ludzie mają różne pasje. Są pasje związane z pracą, ale również są bardzo fajne pasje związane z tym, co robimy poza pracą, czyli z czasem wolnym. Ja nie różnicuję, która pasja jest lepsza. Każdy człowiek wybiera swoją. Zresztą ja zawsze mówię, tak jak na wykładach, że każdy ma mózg i powinien z niego korzystać w taki sposób, żeby przejść tą drogę życia najbardziej efektywnie, efektownie i przyjemnie, to nie zawsze się udaje, bo każdy człowiek ma problemy, ale żeby w momencie, kiedy człowiek odchodzi, no każdy odejdzie, powiedzieć sobie, okej, miałem fajne życie i fajnie zarządzałem tym swoim życiem. To jest chyba bardzo ważne. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Wracając do tego farmakologa klinicznego, co w przypadku, kiedy przychodzi pacjent i nie można mu podać żadnego leku? Są takie przypadki, że ma chorobę wątroby, chore nerki, bierze inne leki i okazuje się, że tak właściwie nie można mu podać niczego. Nie. Od tego jest wiedza. Ja w swoim życiu nie miałem takiej sytuacji, żebym powiedział, ja nie mam nic dla pacjenta. Bo to jest, proszę Państwa, tak, jakbyśmy przyszli do swojego domu rodzinnego i byśmy przeczytali kartkę, nic do jedzenia od dzisiaj.
To tak nie może być. Zresztą po to się uczymy, żeby radzić sobie w tych sytuacjach, tak samo jak osoby gotujące, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma znaczenia, bo ja na przykład sam też czasami coś gotuję w domu, chociaż żona mnie pędzi, bo robię straszny bałagan w kuchni. Mówi, że ma sprzątania potem na dwa dni po mnie. W związku z tym, ale do czego zmierzam? Jak jest mało jedzenia i jest trudna sytuacja, bo mało pieniędzy, bo jest głód, bo jest wojna, bo jest to, zawsze człowiek sobie musi radzić. Bo człowiek jest osobą myślącą i powinien z tej głowy zawsze robić dobry pożytek. Mm-hmm. A wracając do tego szpitala i tego, że jest pan jedynym farmakologiem klinicznym, z czego to wynika i dlaczego nie ma ich więcej? Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ja pracowałem w różnych szpitalach, zawsze byłem sam. No i jak pytałem się o pomocników, zastępców, no jestem stary, no, to widać. To zawsze słyszałem odpowiedź, no tak, ale ci, co się starali, nie mają takiej wiedzy jak ty. Ja mówię, no tak, ale żeby... Jakoś muszą farmakolog musi się gdzieś uczyć, bo ja kończąc studia 50 lat temu, ja skończyłem mając 23 lata Wydział Farmacji w Warszawie na uczelni, no to wtedy to się nazywała Akademia Medyczna, teraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, to po prostu też nic nie wiedziałem. Wiedziałem, że jestem, ale nic więcej. W związku z tym trzeba dać szansę młodym ludzi. Ja bardzo chętnie szkolę młodzież, która chce iść drogą takiej farmakologii klinicznej, nie teoretycznej, tylko praktycznej. To jest troszeczkę inna farmakologia. No niestety do mnie na staż czeka się 2 lata. No ja nic na to nie poradzę. Po prostu wydolność moja jest jaka jest. Mm-hmm, jasne, rozumiem. Natomiast gdybym ja już miał iść tą ścieżką, to chętnie bym czekał te 2 lata, bo moim zdaniem warto. Czy od razu pan wiedział, że farmacja jest tym czymś, co pan chce robić? Czy od razu miał pan tyle pasji w stronę tego zajęcia? Ja jestem bardzo pokręconym człowiekiem, ponieważ interesowała mnie reżyseria. I startowałem na reżyserię w Łodzi. Niestety uznali słusznie, że się nie nadaje, bo jestem za słaby, inni byli lepsi, więc się nie dostałem. No i zastanawiałem się, na jakie studia pójść, bo wtedy egzaminy na reżyserkę, na te szkoły artystyczne były chyba w maju, a te egzaminy były w czerwcu, potem na inne uczelnie, jakoś tak to było. I tutaj moja mama, która, no jak każda mama, zna najlepiej swoje dziecko, mówi, wiesz, a może byś się zainteresował, mnie zawsze interesowała chemia. Chemia jest na uniwersytecie, ale gdybyś chciał również iść w kierunku jakby pomocy ludziom, leczenia, to bardzo fajna jest farmacja. I złożyłem papiery na farmację i zdałem, mając 18 lat, zacząłem studia. I od tamtej pory nie miał pan żadnych takich sytuacji, gdzie myślał pan, a może jednak zmienię kierunek, może zacznę zajmować się czymś innym? Nie, wręcz przeciwnie. Uznałem, że to bardzo fajnie jest, czego się uczę. I farmację zrobiłem szybko, bo w ciągu 5 lat nie powtarzałem żadnego roku. Po prostu mnie to interesowało, dobrze mi to szło. Potem jeszcze dorobiłem chemię na uniwersytecie, ponieważ zacząłem pracować w syntezie przy szukaniu nowych leków. Mhm. Więc mi była potrzebna trochę głębsza wiedza od strony technologii i syntezy chemicznej. Studiowałem chemię. Nie obroniłem pracy magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Chemii, ponieważ mój szef, który wtedy był, już nie pamiętam, chyba prorektorem, wezwał mnie do siebie i powiedział, szybko doktorat, zabawy to sobie będziesz robił, jak będziesz na emeryturze. No i doktorat był. Dobrze jest się uczyć pod taką osobą, która w ten sposób zarządza. Miałem kapitalnego szefa,
który mówił o nas bardzo młodym zespole, że jesteśmy zooparkiem. To pamiętam do dzisiaj. Zooparkiem, czyli zoo jak ze zwierzętami? Tak, mówił, jesteście jak małpy w zoo, każdy lata w inną stronę, a musicie rozumieć, na czym polega nauka, na czym polega selekcjonowanie emocjonalnych tematów, trzymać się tego, co teoretycznie rokuje dobrze w przyszłości, bo musimy przychodzić z różnymi tematami badawczymi i on po prostu łapał się za głowę i mówi, no totalny zoopark, z wami się nie da, no. Ale był cudownym szefem, miał bardzo fajny taki stosunek do nas i myślę, nauczył mnie, bo potem ja byłem szefem w różnych zespołach, największy zespół, jaki dowodziłem, to było 500 osób. Mhm. Więc taki spory i myślę, że to, czego on mnie nauczył, ja oddałem ludziom, z którymi pracuję, bo niektórzy pracownicy chcą przechodzić ze mną, jak ja zmieniam miejsce pracy, bo uważają, że no, można ze mną pracować. Mhm. Mówi pan, że oddaje to, czego się pan nauczył, czyli co było dla pana taką... Jak zarządzać ludźmi, jak być szefem mądrym, nie narzucającym. Takim, który mądry szef przede wszystkim musi w zespole wyłonić ludzi wybitnie zdolnych. I mieć program rozwoju dla tych ludzi wybitnie zdolnych, a dla tej grupy, która nie jest wybitnie zdolna, ale chce pracować z tym szefem, znaleźć miejsce. Ja nigdy nie wchodziłem do zespołów i nie robiłem czystek kadrowych. Ja tego nie znosiłem. Uważałem, że to nie jest stosowna droga, ponieważ w mojej opinii, ja mówię to już jako stary facet, każdy człowiek coś potrafi, każdy człowiek robi coś rewelacyjnie i szef powinien znaleźć te rzeczy, które w zespole dany człowiek robi super i wykorzystać dla dobra zespołu. I drugą rzecz, którą pilnowałem, nigdy nie miałem gwiazd w zespole, dlatego że gwiazdy niszczą zespół. Tego mnie nauczył mój pierwszy szef. Wszystkich traktowałem jednakowo. Oczywiście wynagradzałem różnie, no bo różna była efektywność pracy i zakres obowiązków. To jest normalne, ale zespół traktowałem jako monolit, którego ja jestem jednym z trybików. Ja nie zarządzałem monolitem, ja byłem trybikiem, który pomagał osiągać cele. No i powiem na koniec coś, co może źle o mnie świadczy, ale mnie interesowało osiągnięcie celu, realizacja. Zespół, mówiłem, jest powołany po to, żeby osiągnąć cel. Jeżeli nie powołujemy, musimy się zastanawiać, co zrobić. I czasami ja odchodziłem z zespołu, bo uważałem, że brak osiągnięcia celu leży po mojej stronie. Czyli w pewnym sensie zwalniał pan sam siebie? Tak, oczywiście. Nie ma żadnego wstydu. No, to trzeba realnie oceniać sytuację w życiu. Chciałbym wrócić do tych gwiazd. Co pan ma na myśli, mówiąc gwiazdy w zespole? Gwiazdy w zespole. Stasia lubię, Jacka nie cierpię. I to już jest kierunek do gwiazdy. Małgosia jest bardzo ładna, a Zosia jest też ładna, tylko inaczej. I tak dalej. Czyli jakby tworzenie gwiazd z takich przyczyn niemerytorycznych. Pupile, chce mi pan podsunąć to słowo. Tak. Tak samo, jeżeli ktoś był wybitnie zdolny, ale był leniem, to nie mogłem z niego robić gwiazdy, bo owszem, ludzie zdolni są niezwykle potrzebni dla każdego państwa i różne państwa wyłapują tych ludzi zdolnych. W Polsce może trochę to mniej jest popularne, ale myślę, że będzie dobrze. Właśnie chciałem dodać, że jedne państwa lepiej, drugie gorzej. Tak, tak. Mnie zresztą uczono wyłapywać ludzi zdolnych, bo mówiono, że to są takie same pieniądze jak w Banku Narodowym. Mhm. Wartość takiego człowieka. Nie błyszczą na żółto, ale może są czasami więcej warte niż te sztabki błyszczące na żółto. Oczywiście, że są więcej warte. Wielu przedsiębiorców mówi o tym, że największym asetem ich przedsiębiorstwa są ludzie. Jeśli ma się wybitnych ludzi, no to przedsiębiorstwo może iść nawet bez tego szefa. Bez wybitnych ludzi, no to co się zrobi? Nic się nie zrobi. Nie idzie się w żadnym sensownym kierunku. Jeszcze jedno pytanie odnośnie takie
pana kariery. Jak pan to zrobił, że pracuje pan 50 lat i nie było właśnie wypalenia tego, że nie czuł pan, że się pan nudzi przez te wszystkie lata? Myślę, że co jakiś czas dobrze jest zmienić miejsce pracy. Trzeba oczywiście przy tej zmianie być kreatywnym intelektualnie, ponieważ ja zmieniam pracę nie dlatego, że mogę ją stracić, czy już straciłem, tylko zmieniam pracę dlatego, że chcę się zająć czymś innym. I myślę, że to jest jedna z wielu recept na wypalenie zawodowe. Jeżeli praca mnie nudziła... Bo zdarzają się nawet panu takie momenty pewnie. No tak, jeżeli na przykład gdzieś długo siedzę i ciągle są te same problemy wynikające ze specjalizacji danego miejsca, no to wydaje mi się, że trzeba to zostawić, no bo nuda jest największym zabójcą kreatywności i rezultatów w pracy. Nuda. Czasami dzięki nudzie się wymyśla jakieś nowe rozwiązania kreatywne, ale domyślam się, że to jest taka nuda z, po prostu z ciągłego robienia. Z negacją tego, że o Jezu, znowu muszę iść do tej roboty, już mi dosyć. No to wtedy trzeba zmienić robotę. Chciałem pana zapytać o rynek suplementów. Czy to jest prawda, że ten rynek suplementów jest tak słabo obregulowany i że suplementy po prostu firma dana może się pojawić na rynku, stwierdzić, że wypuszcza suplement z witaminą D albo z witaminą C i po prostu go wypuścić na rynek i sprzedawać bez żadnych regulacji? Rynek suplementów jest mało kontrolowany, ale to bierze się z kilku powodów, które pozwolę sobie wyjaśnić. Ale jasne. Zanim będę o tym mówił, to przyznam się państwu, że jestem w Głównej Inspekcji Sanitarnej, w zespole powołanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego wiele, wiele lat temu do spraw suplementów diety. Ja tam, każdy członek zespołu spełnia jakąś swoją funkcję. Ja jestem człowiekiem, który mówi o interakcjach, odpowiadam za to, o interakcjach między suplementem diety a lekiem, bo jest ich bardzo dużo. I teraz jeśli ja przyjmuję jakieś leki i dorzucam sobie do tego suplementy, to one mogą na siebie reagować w jakiś sposób? Ja zawsze mówię tak. Pacjent, który wchodzi do szpitala, w którym ja pracuję, wchodzi bez suplementów. Rodzina, czy opiekunowie, czy osoby życzliwe, które odwiedzają pacjenta, jeżeli przynoszą na podstawie jakiejś reklamy kolejny cudowny środek, który spowoduje, że on będzie młody, piękny i bogaty po 30 minutach, muszą ten środek zabrać ze sobą. Dlaczego? W mojej praktyce mam takie sytuacje, gdzie pacjentowi podajemy jakiś produkt leczniczy i obserwujemy atypowe reakcje. Na przykład dajemy przeciwbólowy fentanyl, silny środek przeciwbólowy, a go boli. No i wtedy zawsze jest pytanie w stosunku do farmakologa. Boli bolek zły czy pacjent zły? Ja mówię, ani lek jest dobry, pacjent też jest dobry. Zły jest to, że się pasł witaminą C z suplementów diety i obniżył próg pobudliwości do stosowania fentanylu jako leku przeciwbólowego. Takich przykładów jest bardzo dużo. Nie chciałbym państwa zanudzać nazwami fachowymi. Fentanyl to chyba ciężki lek przeciwbólowy. Tak, oczywiście. U pacjentów onkologicznych się bardzo często się podaje. Bardzo często. I czasami są takie reakcje i te reakcje biorą się stąd, że pacjent sam się leczył. Ja wiem, że samolecznictwo jest fajne, bo odciąża służbę zdrowia, bo z błahym katarem skaleczeniem palca ludzie radzą sobie sami, odciążając służbę zdrowia, idą do apteki, tam w ramach opieki farmaceutycznej dostają fachową pomoc i to jest super, to mi się bardzo podoba. Natomiast przestaje mi się to podobać, jak pacjent na przykład bierze lek przeciwbólowy, który może kupić sobie w aptece przez pół roku.
Ja mówię, jeżeli po kilku dniach, pięciu, sześciu, dalej boli, to coś jest nie tak. Znaczy, że problem jest poważny. No ale są ludzie, którzy biorą, bo mi się przyznają, lek przeciwbólowy, kupował sobie w aptece przez pół roku. A potem widzę guz, który jest nie zawsze operacyjny. Dosłownie, nie jest zabawa. Dosłownie może do czegoś takiego dojść? Może być. W związku z tym... Na pana prezentacji widziałem, że na wątrobę najgorzej wpływa paracetamol. To było na samym szczycie listy tak. Tego, co najgorzej wpływa. Szczególnie w okresie... I to jest lek przeciwbólowy, można sobie to kupić. Szczególnie w okresie, kiedy pacjent bądź pacjentka odchudzają się. Czyli są na deficycie kalorycznym. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o pewne enzymy, które są za mało albo za dużo, bo wątroba reaguje w ten sposób na odchudzanie i wtedy ta osłona, którą fizjologiczna ma trochę wątroba na paracetamol, znika. Czyli to jest taki rycerz bez tarczy. Mhm. I łatwo go wyeliminować z pola walki. Dlatego o tym mówię, że wszystkie osoby, które się będą odchudzać przed okresem kąpielowo-rozrywkowo-plażowym, letnim, żeby w tym czasie w przypadku różnych drobnych dolegliwości nie korzystały z paracetamolu. Z paracetamolu, ale ibuprofen można już brać. No tak, bo to już jest inna cząsteczka. Więc jest cała masa. W aptece fachowy personel poradzi, co brać dla konkretnego bólu, dla konkretnej sytuacji, no bo inne leki spróbujemy podać w okresie, kiedy kobieta ma bóle menstruacyjne, inne dla faceta, który coś tam robiąc stłukł sobie palec, waląc młotem i tak dalej, trzeba to do tego rozumnie podchodzić i korzystać w sposób właściwy. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, kto normalny bierze leki przeciwbólowe przez 6 miesięcy? To jest to, co ludzie biorą to codziennie? To na tej zasadzie tak, działa? Dlatego, że ja bym nie powiedział, że ci pacjenci są nienormalni. Oni ja tego są, nie powiedziałem. Pacjentami, którzy cierpią. Człowiek jak cierpi, to pierwsze, co chce zrobić, to nie chce się wyleczyć, tylko chce... Przestać cierpieć. A środek przeciwbólowy jest takim środkiem, który pozwala na krótko przestać cierpieć, pozwala zapomnieć, ale to złego, co się dzieje w organizmie, to się dzieje, bo to nie ma żadnego związku. Wracając do tych suplementów, czy rzeczywiście jest taki problem na rynku, jeśli chodzi o wprowadzanie ich? Powiedziałbym tak. Namawiałem kilku ministrów w ciągu ostatnich 5-6 lat, żeby przeprowadzili harmonizację, czyli przegląd wszystkich suplementów stosowanych na rynku. I te suplementy, które nie mają mocnego uzasadnienia do bycia na rynku. Mówimy o badaniach? Mówimy o różnych badaniach, tak jest. Powinny być z tego rynku stopniowo wycofane. Ministrowie, z którymi rozmawiałem, mówili mi tak. Ty jesteś nienormalny. Przecież wiemy, że 90% suplementów z rynku byśmy musieli wyrzucić. Ci, co produkują suplementy, to są duże pieniądze. Przecież oni by doprowadzili do przewrotu, my byśmy stracili władzę. Przeraziłem się tym, ale nie uwidoczniłem tego, tylko sobie pomyślałem. Nie będę gadał z dupkami. I przestałem na ten temat mówić. Czy teraz kolejnej pani minister o tym powiem? Nie wiem. Dlaczego? Już ma pan wrażenie, że nie ma sensu walczyć? Myślę, że do tego trzeba podejść inaczej. Trzeba zacząć ujawniać sytuacje zdrowotne, w których suplementy szkodzą. Co uzyskam przez to? Przez to uzyskam samoświadomość obywateli. To jest lepsza droga, bo
Politycy przychodzą, odchodzą. Jedni bardziej interesują się zdrowiem, mówię o ministrach zdrowia, inni bardziej interesują się słupkiem poparcia politycznym. W związku z tym polityk zawsze jest jakby uwikłany w różne zależności. Ja nie mówię złe czy dobre, po prostu jest, stwierdzam to. Natomiast jak będzie się docierać do osób, które będą informować, mówię o fachowych pracownikach ochrony zdrowia, o problemach wynikających ze stosowania suplementów diety, to ta świadomość będzie rosła. To się dzieje i ta świadomość rośnie, bo na pewno wiedzą o tym ci pacjenci, ich rodziny, którzy zderzyli się z bezmyślnym braniem suplementów w sytuacjach, kiedy powinni o nich zapomnieć. Mhm. Pan stosuje jakiekolwiek suplementy u siebie? W ogóle? W ogóle. Nawet jakieś witaminy D, witaminy C, nie. Witamina B, cokolwiek? To znaczy stosuję witaminę L jako leki, bo leki mają często te same składniki co suplementy. Poza tym jako były szef Urzędu Rejestracji wiem, jak się bada leki. I wie pan, które wybierać. I wiem, że jeżeli mam do wyboru suplement lek, zawsze wybiorę to, co jest lekiem. Zawsze. Jedno mam pytanie odnośnie tego, jakie suplementy i leki są w aptekach, bo już rozmawiałem ze znajomym wczoraj właśnie o tym, że w aptekach są dostępne na przykład witamina C w postaci rutinoskorbinu, bo z tego, co on mi opowiadał, jest słabo przyswajalna i teraz są badania na to, że witamina C liposomalna, z tego, co pamiętam, dużo lepiej się wchłania, natomiast nie dostanie się jej za bardzo w aptece. I zastanawiał się, z czego to wynika, że są gorzej przyswajalne w mniejszych dawkach leki w aptekach, natomiast można kupić dużo skuteczniejsze jako suplementy. Czemu nie ma tego dostępnego normalnie? Po pierwsze, nieprawda. Suplementy nie są lepiej przyswajalne. To jest koncepcja marketingowa, która jest powielana z pokrzywdzeniem obywateli. A jeśli jest to podbite badaniami? Nie wiem, czy pan analizował publikowane badania suplementu diety. A dlatego rozmawiam z panem. I badania na lekach. Ja na przykład widziałem niektóre badania. Stwierdzono, szczury rasy Wistar, to są te białe, takie miłe, mają fajne ogonki nieowłosione. No, biegały szybciej po klatce. Suplement diety pomaga na ruchliwość, żywotność. Tylko zapomniano dopisać szczurom Wistar. A ja nie jestem szczurem Wistar. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Dobry lek daje niewyobrażalne pieniądze. Koncerny farmaceutyczne mają pieniądze większe niż cała Polska razem wzięta. W związku z tym, jeżeli naprawdę coś jest skutecznego, skuteczne, to się wprowadza. Ja za chwilę opowiem, jak się tworzy lek, skąd się to bierze. Ale proszę pamiętać, nie ma cudownych rzeczy, których nikt nie chce jakby w ramach teorii spiskowej dawać ludziom chorym. To jest bzdura. Ja nie mówię nic o teorii spiskowej. To jest bzdura. Teraz tak, jeżeli chodzi o przyswajalność witamin, to dobrze byłoby w tym miejscu powiedzieć rzecz oczywistą, że jeżeli chce mieć jakiś składnik typu witamina czy mikroelement, to biorę go z żywności, bo ten z żywności jest dobrze przyswajalny. A jeżeli to samo wezmę z leku, to przyswajalny jest czasami w 30%. A jak wezmę z suplementu diety, no to najbardziej skorzystał ten, kto wziął pieniądze za ten suplement. Nie mój forfel, nie mój organizm. I to trzeba rozumieć. Tylko, że też nie wszystko można suplementować za pomocą jedzenia. Nie wszystkie witaminy da się dostarczyć w takiej sensownej ilości, albo trzeba było tak skomplikować. Panie redaktorze, świat żyje, ile żyją ludzie? Tysięcy lat. Bardzo wiele. 500 lat temu nie mieli
suplementów diety i jakoś sobie radzili. I umierali dużo wcześniej. Ale umierali z powodu chorób, które nie były leczone, a nie z powodu braku suplementów. Mhm. To trzeba dobrze rozumieć. Ja wiem, że presja marketingowa jest bardzo silna. Ja to wszystko rozumiem. Ale ja jestem facetem od mówienia to, co ja wiem i to, co ja myślę. Jestem człowiekiem niezależnym. W związku z tym powiem tak. Suplementy diety życia nie przedłużają. Suplementów diety nie było, a ludzie żyli. A dowodem na to jest pan i ja, bo gdyby nie było tych 500 lat temu, to nas nie byłoby dzisiaj. Mhm. W związku z tym trzeba to rozumieć i do tego podchodzić spokojnie. Sytuacje, gdzie suplementy diety wspierają terapię. Nie zastępują, tylko wspierają. Mhm. Bo jeżeli pacjent na przykład nie może jeść produktów bogatych w wapń z jakichś tam powodów, no to wtedy te niedobory wapnia trzeba suplementować. Można suplementować lekami. Jeżeli ktoś się upiera, że trzeba suplementować suplementami, to robi. Jesteśmy krajem wolnych ludzi. No. Tylko, że trzeba pamiętać, że wolny człowiek, robiąc co chce, no, ponosi konsekwencje, na jakie zapracował. Takie mhm. jest życie. Mhm. Czyli pan mówi, że problem z suplementami polega na tym, że te badania są kiepskiej jakości i że nawet jeśli są badania, które wskazują na to, że to się lepiej wchłania, bądź w takiej dawce jest lepsze, to po prostu te badania nie są takiej jakości, jak te, które są którymi podbite są leki. Już wytłumaczę to w taki sposób państwu. Jeżeli badanie suplementem diety robię na 30 ochotnikach. Ten suplement zawiera żelazo. Mhm. I dla leku robię to badanie na kilku tysiącach. No to już ma pan odpowiedź, które badanie jest bardziej miarodajne dla nas. Rozumiem. Rozumiem. Ja jak coś nie... Bo z badaniach trzeba pamiętać, jeżeli ja dobiorę sobie pięknych, młodych i bogatych i powiem, skoczcie na jednej nogi z bramy A do bramy B. Zrobią to bez problemu. I wtedy mogę powiedzieć, że suplement diety zwiększył ich skoczność. Ale jeżeli do badania wezmę takich starych facetów jak ja, chodzących o lasce i powiem, po tym suplemencie diety skoczcie z bramy A do bramy B, to nie doskoczą. I wtedy mogę powiedzieć, że suplement diety nie działa. Dlatego ważne jest takie prowadzenie badań, żeby była duża populacja, różnorodna, etc., etc., bo wnioski trzeba wyciągnąć dobre. Ja sobie pozwolę przytoczyć taki żart z moich czasów studenckich, jak wtedy oczywiście opowiadaliśmy różne brzydkie żarty o uczonych radzieckich i opowiadaliśmy o eksperymencie uczonego radzieckiego, który w Moskwie złapał muchę, wyrwał jej jedno skrzydełko, mówi do niej mucha, mucho idź, mucha tam próbowała odskoczyć, wyrwał jej dwa skrzydełka, wyrwał wszystkie nóżki i mówi mucho idź, mucha się nie rusza, napisał mucha po wyrwaniu ogłuchła. Więc ten złośliwy dowcip obrazuje, jak rozumnie trzeba robić badania i rozumnie wyciągać wnioski, żeby nie pójść w ślepy zaułek. I też jest ciekawe to, co pan wspomniał o tych skutkach ubocznych, bo zawsze jak rozmawia się o suplementach, to się mówi, że suplementy poprawiają, bo lepiej pomagają na to i na to. Natomiast o skutkach ubocznych jest bardzo mało informacji, jeśli chodzi o suplementy. I to też pan wspomniał. Mało informacji jest, bo się nie zbiera. Ja walczę od wielu lat, że jeżeli coś kupuję w aptece, to coś powinno być obserwowane w tak zwanych badaniach rozwojowych. Jednym z elementów badań rozwojowych jest zbieranie opisów sytuacji, gdzie to coś zaszkodziło. Robimy to po to, żeby jak za 2 lata przyjdzie ten sam pacjent, mówię z punktu widzenia choroby i stosowanych leków,
żeby mu powiedzieć, proszę pana, ale tego suplementu pan kupić nie może. To się robi przy lekach, a przy suplementach nie. No bo po co? Szkoda kasy. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Z czego wynika to, że za granicą jest sporo leków, których nie ma dostępnych w Polsce? To jest przede wszystkim decyzja Macha. Mach to jest podmiot odpowiedzialny. Marketing Authorization Holder. Mhm. I Mach to jest taki przedstawiciel tego, kto produkuje. No bo często część leku robi się w Hiszpanii, blistruje się w Irlandii, sprzedaje się w Niemczech. Żeby uniknąć bałaganu, Unia Europejska, Polska jak wyszła do Unii Europejskiej, musiała się dostosować, wprowadzono tak zwaną ideę podmiotu odpowiedzialnego. Nieważne, gdzie jest produkowane, nieważne, gdzie jest blistrowane, nieważne, gdzie jest drukowana ulotka czy tekturka, ważne jest, kto odpowiada. I jest obowiązek przy rejestracji leku podanie podmiotu odpowiedzialnego. Mhm. Czyli taki, który na klatę bierze wszystkie problemy z lekiem. Mimo, że on go ani nie produkuje, ani nie ma drukarni, ani nie sprzedaje, ale jest odpowiedzialny. Prawnie. Mhm. Prawnie. I jeżeli Mach z różnych powodów nie zgłosi danego leku do rejestracji w danym kraju, a lek nie ma rejestracji ogólnej, bo rejestracje są takie, że albo się w danym kraju rejestruje tam w różnych procedurach, albo rejestruje się centralnie w Europejskiej Agencji Leków w EMEI i po prostu taki lek jest zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więc to są decyzje, które wynikają z różnych rzeczy. Jeżeli ja na przykład jestem Machem, mhm, i ten kubek chciałbym sprzedawać w Niemczech. Mhm. Sprzedaję go w Polsce, świetnie. Ten kubek jest lekiem oczywiście. To najpierw robię badanie rynku. Jaka jest konkurencja w Niemczech? No, czytam, w Niemczech jest 1000 takich kubków. Nie wchodzę, mhm, bo nie zarobię. Już ma pan odpowiedź, dlaczego nie ma tego leku. Druga rzecz. System refundacyjny w Polsce jest średni. W Niemczech pacjent zapłaci za ten lek 0,5 euro. W Polsce pacjent musi zapłacić 100 euro. Mhm. Nie zapłaci. Nie wchodzę. To są dwa przykłady podejmowania decyzji o wejściu na dany rynek. Proszę pamiętać, że z wejściem na dany rynek wiąże się propozycja ceny, jaka mi się opłaca. Mhm. Jeżeli mam wejść do Niemiec i wiem, że te leki są tanie, a ja chcę dużo zarobić, to nie wejdę do Niemiec. Czyli to są zwyczajnie decyzje biznesowe. Ale rzeczywiście, bo przecież leki to jest biznes. I nie ma tutaj ciemnej mocy, I Lord Water nie siedzi za grzejnikiem i nie szepcze do ucha w aptece rady i porady, tylko albo są proste mechanizmy, albo lekarzowi, są proste mechanizmy, które decydują o tym. Wejście leku na dany rynek musi być opłacalne dla tych, którzy ten lek wprowadzają. Co w takim razie z pana perspektywy, Jak wygląda ta teoria spiskowa, że przemysłowi farmaceutycznemu zależy na tym, żeby pacjenci byli chorzy? Nie wiem co, to jest głupota. Jest tyle chorób. Zadaję to pytanie dlatego, bo już kilka osób u mnie na łamach tego podcastu powiedziała to i ja zawsze patrzę na to sceptycznie, ale kto lepszy, żeby zapytać o to niż pan? Ja bym powiedział tak, każdy może mówić co chce,
Niektórzy muszą ponieść konsekwencje za to, co mówią. Ja uważam, że wszyscy powinni ponosić konsekwencje za to, co mówią. W taki czy inny sposób. Ostracyzm na przykład internetowy o odsłuchiwaniu różnych podcastów też jest formą kary za plecenie bzdur. Proszę Państwa, samych chorób rzadkich, to jest wąski wycinek, mamy dzisiaj, zależy jak liczyć, albo 10, albo 25 tysięcy. Ile jest wszystkich chorób na świecie? Nie wiem. Więc jak ktoś mi mówi, że przemysł farmaceutyczny kiwa się przy biurku i zastanawia się, jaką chorobę wywołać, mówi rzeczy, z którymi ja się, Borkowski, farmakolog kliniczny z 50-letnim stażem, nie zgadzam. Czyli mówi pan, że jest tyle problemów na świecie, jeśli chodzi o zachorowalność, że nie trzeba wymyślać dodatkowych problemów po to, żeby zrobić na tym lepsze i skuteczne. Mamy jedną czwartą czy jedną trzecią, różne są statystyki chorób, których nie wiemy jak leczyć. Chorób, których nie wiemy jak wyleczyć. A proszę popatrzeć na choroby przewlekłe. Cukrzyca. Jak ktoś jest chory na cukrzycę, to jest chory do końca życia. Jak jest ktoś chory na chorobę autoimmunologiczną, jest chory do końca życia. Jak ktoś jest chory na nowotwory, jest chory do końca życia. Ja wiem, że tam specjaliści od marketingu pokazują obrazki. Tak, wygrałem z chorobą. Ja chorobę wyciszyłem. Nie wiem, czy to jest dobry tekst, ale mówię to jako pacjent onkologiczny do pacjentów onkologicznych. Bądźcie mądrzy, przestrzegajcie zaleceń lekarskich, będziecie dłużej żyli. To jest choroba, która będzie nam towarzyszyć do końca. I nie do końca, nie da się, ale wtedy pada argument, że te firmy teoretycznie mogłyby wynaleźć leki albo zaproponować jakieś programy leczenia, ale nie robią tego właśnie z uwagi na to, że z perspektywy biznesowej, co jest absolutnie logiczne, bo każdy biznes stara się zarobić jak najwięcej, więc nie wprowadzają niektórych leków po to, żeby to ograniczać. Ja tutaj gram tylko adwokata diabła, nie? Ja rozumiem. Panie redaktorze, gdyby pan na przykład położył przede mną 100 tysięcy zamiast tego kubka z płynem nieokreślonym. Co tam jest? Woda. Woda, dobrze. Suplementy. To ja mam do wyboru. Albo wziąć, albo udać, że nie widzę tych 100 tysięcy i nie wziąć. Ja bym wziął. Tak samo reaguje przemysł farmaceutyczny. Jeżeli jest gdzieś możliwość pozyskania środków, to się je bierze. Natomiast skąd się biorą takie poglądy? Na przykład jest bardzo dobry lek na coś, ale ten lek niesie ze sobą ogromną toksyczność. I jeżeli wiem, że ja pacjenta muszę tym lekiem leczyć 2 lata, ale wiem również na podstawie dzisiejszej wiedzy, że w ciągu 2 lat zabiję pacjenta, bo mu wykończę mięsień sercowy, bo mu rozwalę wątrobę i zgniję mu trzustka. Czy mam moralne prawo wprowadzać ten lek i krzyczeć, że on jest najlepszy? Bo co zrobi chory? Chory powie, ja chcę ten lek. Bo mi zareklamowali, że on pomaga na tą daną chorobę. Bo usłyszałem. I bo nie znam się na mnie badaniach. Mnie na pewno pomoże. Ale on nie wie tego, co ja wiem o tym leku. Więc jest wiele różnych leków, ale dzisiaj one są odłożone. Bierze się to stąd. Pracuje się nad formami leków. Co to jest forma leku? Syrop, tabletka. 2 formy leku. Już teraz każdy to rozumie. Prosta jak konstrukcja cepa. Pracuje się nad bardzo nowoczesnymi formami leków, może nanocząsteczki, może taki plecak, lek jest plecakiem, który się zakłada na plecy enzymu. I ten enzym idzie i niesie plecak. To, co zostało wykorzystane w biokoniugatach przeciwciał monoklonalnych. To jest tak, że sama substancja jest strasznie toksyczna. Strasznie.
zabije pacjenta w pół godziny. Ale ta substancja, bardzo powoli uwalniana w miejscu, gdzie jest nowotwór, zabije nowotwór. Więc tą substancję łączy się z takim pociągiem, który wiezie do miejsca, gdzie jest guz. Tam pociąg ulega hydrolizie, czyli się rozpuszcza i substancja powoli, powoli się uwalnia, mordując guz. Szkodząc oczywiście pacjentowi, ale pacjent przeżyje tę operację. W związku z tym jest wiele czynników, które wpływają na to, że no, mamy jakąś dobrą, nie lek, jeszcze mamy substancję czynną, która jest aktywna, ale nie potrafimy sobie z nią poradzić. No i to jest chyba odpowiedź na pytanie pańskie, pana redaktorze. Ja się zawsze zastanawiałem, na reklamach leków często jest pokazywane, że ktoś bierze jakąś pastylkę bądź cokolwiek i ten lek sobie tam wędruje do, na przykład do miejsca bólu albo do miejsca, w którym ma jakiś problem. I zastanawiałem się, w jaki sposób buduje się leki tak, żeby one rzeczywiście... Bo wiem, że leki przeciwbólowe to po prostu odłączają jakiś ośrodek odpowiedzialny za ból i niezależnie, które miejsce boli, to ten ból przestaje się odczuwać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale są też leki, które trafiają w określone miejsce w organizmie, prawda? To znaczy, że tam są jakieś określone receptory, które i tylko tam one są... Panie redaktorze, uśmiecham się, bo odłożymy spryt marketingowców. Mhm. To, co oglądacie państwo w telewizji, prawda? Boli mnie palec, lek, który połykam, leci do palca, palec już nie boli, mogę machać. Jest bzdurą, bo ten lek leci do głowy i ośrodek bólowy wyłącza, a dlatego palec mniej woli. Więc jest akurat odwrotnie, niż pokazują marketingowcy. Mhm. Ale oni są od czegoś innego. Oni są od pokazywania rzeczywistości nie takiej, jaka jest, tylko od pokazywania rzeczywistości taką, jaką powinni widzieć konsument, odbiorca danego produktu. Na tym polega różnica. Ja w stosunku do PR-u i marketingu jestem w ogóle z drugiej strony. Jestem po drugiej stronie barykady. Mhm. Jestem po... Powiem coś okropnego, ale po stronie rozumu i wiedzy, a nie bełkotu handlowego, żeby klienta omamić, żeby coś kupił. No piąty długopis, a nie używa żadnego. Wracając jeszcze do teorii spiskowych, skąd się wziął taki silny ruch antyszczepionkowy i to jeszcze przed COVID-em, bo ten ruch był bardzo silny jeszcze przed COVID-em. Z czego to wynika, że on nagle tak wybuchł? Ja bym powiedział tak. Ruchy antyszczepionkowe są od dawna. Od dawna to znaczy? No, od jakichś 100 lat. Mhm. Może 80, no, ale to taki okres czasu. COVID mieliśmy tam. 2020. No, to 4 lata temu, nie? Niecałe 3,5, więc ruchy antyszczepionkowe nie urodziły się teraz. Zawsze jest grupa ludzi, która myśli inaczej i ma do tego prawo. No. Ja mówię tak. Jak się rozpoczął COVID, to został powołany ad hoc zespół Nauka Przeciw Pandemii. Weszło grono znakomitych profesorów medycyny. Ja przez przypadek się tam zaplątałem jako farmakolog, farmaceuta, ale czuję się zaszczycony tym, że zostałem zaproszony do tego zespołu. Myśmy pracowali za darmo. Goniliśmy przedstawicieli partii, którzy przychodzili udzielać nam cennych wskazówek. Pisaliśmy do ministra nasze stanowisko. Minister oczywiście, wtedy ministrowie uważali, że oni wiedzą lepiej. I żyliśmy swoim życiem, ale publikowaliśmy wiele informacji. Mhm. I zastanawialiśmy się nad różnymi formami jakby dyskusji z ruchami antyszczepionkowymi.
Z jednej strony dawaliśmy bardzo konkretną wiedzę, co robić w danym przypadku, jakie leki podawać, bo to nie tylko chodziło o leki przeciw SARS-CoV-2, ale chodziło również o leki, które trzeba podawać w sytuacji, kiedy SARS-CoV-2 już nie ma, a na przykład jest burza cytokinowa, prawda, że to myśmy jako jedni z pierwszych powiedzieli, że tocilizumab jest najlepszym lekiem i te wszystkie inne bardzo cenne, dobre, ale na schowamy do szuflady. Byliśmy tacy niezwykle krytyczni. Narażaliśmy się i przemysłowi farmaceutycznemu, i słusznym partiom, i wodzom naczelnym. Ale mieliśmy to w dupie. Przepraszam za mój język skandaliczny. Śmiało. Już więcej nie będzie, bo żona jak usłyszy, to się okaże. To mnie skarci. W każdym razie byliśmy wolnymi ludźmi, którzy mają określoną wiedzę, mało tego, mają autorytet międzynarodowy i mogliśmy sobie pozwolić na głoszenie własnego poglądu. Wracając do ruchów antyszczepionkowych. Myśmy z tymi ruchami antyszczepionkowymi próbowali dyskutować nie face to face, no bo jak ktoś mi opowiada, że Ziemia jest płaska, to nie jest to partner, żebym mówił o budowie monoklonalnej struktury, bo on nie wie, o czym ja mówię. W związku z tym głosiliśmy prawdę przez wykłady, wystąpienia, materiały, seminaria, etc., etc. Czy to przyniosło jakiś efekt? Nie wiem, bo nie badaliśmy efektywności tego. Ja bym powiedział tak. Ludzie, którzy chcieli nas słuchać i którzy chcieli pomyśleć, to nie ma nic wspólnego z wykształceniem, to korzystali z tego. Ludzie, którzy nawet czasami mając bardzo wysokie wykształcenie, nie chcieli nas słuchać, negowali to, co my mówimy, no to nie wykorzystywali tego. No, efekt jest taki, że w Polsce około 120 tysięcy mamy grobów po-covidowych. To o czym świadczy. Inne kraje nie mają tyle. I jak patrzymy na proporcjonalność populacji do zgonów, no to Polska orłem nie była. Okno można zostawić otwarte. Ministrowie zdrowia w czasie COVID-u no albo nie byli orłami, albo posiadali wiedzę, tylko uważali ze względów politycznych i ekonomicznych, no bo każdy bierze pensję, lepiej się tą wiedzą nie dzielić. Ja nie jestem sędzią, ja nie oceniam, ja mówię tylko o tym, co myślę. Czyli myśli pan, że to wynika z tego, że były źle prowadzone zarządzenia polityczne i dlatego tyle osób zmarło w Polsce, a w innych państwach? Oczywiście, że tak. Mhm. Polityka, ponieważ to trzeba jasno powiedzieć, PiS w badaniach przeczytał, że wyborcy PiSu są przeciwni wiary, że jest SARS-CoV-2, wiary, że jest pandemia, wiary, że szczepionki są dobre, że trzeba się ratować i tak dalej. Był przeciwny. No i była decyzja polityczna. Po to, żeby przypodobać się odbiorcom? Żeby nie stracić władzy. No. Przecież każda partia, nie tylko PiS, każda partia walczy o władzę. Tylko Jakim kosztem? Jedni przywódcy robią to bardziej etycznie, drudzy mniej etycznie. No. PiS robił to, jak robił. Zresztą dzisiaj widzimy, oglądając telewizję i słuchając radia, czy czytając, no, co się działo, więc... Tak jest, no. Panie redaktorze, żeby pan wiedział. Ja byłem człowiekiem, który głosował na PiS. I w trakcie obserwacji tego, co PiS robił, stałem się zaciekłym przeciwnikiem PiSu. Bo uznałem, że postępowania jego były nieetyczne. Ja nie oceniam finansów, nie oceniam przemysłu, gospodarki, bo się na tym nie znam. Ja się skupiłem w obszarze służby zdrowia. Mhm. I dlatego dzisiaj publicznie zadaję pytanie dwóm ministrom. Szumowskiemu i Niedzielskiemu. Gdzie był wasz rozum, kiedy podejmowaliście tak skrajnie niedobre dla Polaków decyzje?
to już niech sobie odpowiedzą na to sami. Czy dostawał pan w takim razie, próbowali w jakiś negatywny sposób wpłynąć na ten ruch nauka przeciwko pandemii? Nie, no tam były różne paszkwile w internecie, ale nic poważnego. Ja się tym nie przejmujemy. Znaczy, na nas było trudno nadepnąć, bo nas było około chyba tam 20 paru osób. I to był ruch wszyscy naukowcy? Tak. No ci, co chcieli, co odważyli się, co przekalkulowali, że może nie zabiorą kierownictwa w zakładzie naukowym, etc. No, jestem złośliwy, przepraszam. Ale też do tego zespołu były proszeni ci, którzy na daną chwilę byli markami. Markami wiedzy, pozycji, niezależności. Bo taki zespół jest trudny do ugryzienia, prawda? Jak biorę pentaków i dobrze im płacę, to przychodzę do pentaków, walę pięścią w stół i mówię, cicho siedzieć, głosić, że dzisiaj mamy środek lata. W lutym. I pentaki będą to robić, bo widzą, że stracą dudki. Mhm. Ludzie, którzy mają określoną pozycję, nie mogą sobie na to pozwolić. Wynocha. My wiemy, że jest luty. Nie jest to środek lata. Więc jak się robi trudne rzeczy, to nauczono mnie, że trzeba brać bardzo mocny zespół. Ale mocny zespół to nie są ci, których ja lubię. Bo to nie są imieniny u cioci. Do jednej cioci pójdę, bo ją lubię, do drugiej nie pójdę, bo ją nie lubię. Ale zrobi rzeczy. Ale w zespole, który ma osiągnąć cel, mam wziąć twardych, ostrych zawodników. Nawet jeśli się ich nie lubi. Nawet, ale to ja bardzo często pracowałem z ludźmi, których nie znosiłem prywatnie, ale oni byli mądrzejsi ode mnie i oni wnosili bardzo dużo. Lista moich współpracowników to jest listą moich wściekłych antagonistów, ale osiągaliśmy sukcesy. Duże. Jak, tylko w Polsce. I jak w takim razie nauczył się pan pracować z osobami, których pan nie lubi? Czy trzeba stosować jakieś specjalne techniki? Nie, żadnych. Po prostu musi być relacje oparte na części merytorycznej. Koniec. I wtedy się bez problemu da dogadać. Bez problemu, oczywiście. Nie trzeba przechodzić na jakieś rozmowy o życiu bądź polityce. Dlaczego Polska nie wykorzystuje swojego potencjału, jeśli chodzi o badania kliniczne? I wyczytałem, że w Czechach i Węgrzech na milion mieszkańców robi się ich dwa razy więcej niż w Polsce. Vox Populi, czyli głos publiczności, głos publiczny powie tak. A, bo ci wstrętni urzędnicy to blokują. I kolejna teoria spiskowa. Żeby prowadzić badania kliniczne, to trzeba mieć mądrych ludzi, ale dobrze wyposażone ośrodki. Bo ja mogę wziąć bidny szpital, ale ja do tego bidnego szpitala muszę kupić dużo sprzętu. Dobry tomograf, dobry rezonans, diagnostykę laboratoryjną ustawić na dobrej aparaturze i tak dalej, i tak dalej. To kosztuje. O, absurdalne pieniądze. Absurdalne pieniądze. W związku z tym ja wolę pójść tam, gdzie to już jest. I proszę pamiętać, że przez wiele lat Polska była z tyłu, jeżeli chodzi o wyposażenie. Były wyspy szczęśliwości, gdzie radio, telewizja, internet, gazety, wszyscy pisali, jest w Polsce, w Krakowie aparat. Tylko ja zadawałem pytanie. Byłoby super, gdybyście napisali, że tych aparatów mamy 30. Mhm. Czy 49. A jeden, no, dużo wniesie. Ponieważ może przerobić, załóżmy, w ciągu doby 5 pacjentów, a pacjentów mamy 150 tysięcy, no to sobie proszę popatrzeć, jak szybko można zrobić tam badanie. Bez sensu. Czyli wyposażenie. Musi być oczywiście również kadra wyspecjalizowana w temacie. Bo, panie redaktorze, pamiętajmy, że badania kliniczne, bo rozumiem, że pan zmierza do tego tematu, nie są po to, żeby pomóc pacjentom. W badaniu klinicznym nie ma pacjentów.
W badaniu klinicznym są uczestnicy badania. To jest ogromna różnica. Badanie kliniczne robię po to, żeby uzyskać odpowiedź na postawione pytanie dotyczące czegoś, co może będzie lekiem, albo czegoś, co jest już lekiem, a chcę rozszerzyć wskazania. Co to znaczy rozszerzyć wskazania? Stosowałem na głowę, a może mogę stosować na kolano. Mhm. To jest rozszerzenie wskazań. Ja przepraszam za trywialność języka, ale chcę, żeby osoby, które będą chciały poświęcić czas na wysłuchanie tego, co mówię, dobrze rozumiała, są z innych zawodów. Tak samo ja mówię, jak jadę do serwisu samochodowego, do szefa serwisu, jak mi coś tłumaczył, niech pan mówi do mnie tak, żebym ja to zrozumiał, bo ja nie wiem, o czym pan do mnie mówi. Jak najbardziej mi taki język odpowiada. Ja wracając też do postawionego pytania. Czyli ustaliliśmy, musi być odpowiednio wyposażony ośrodek, musi być odpowiednia kadra, no i musi być też dobry tryb proceduralny przechodzenia od zgłoszenia do wykonania badania. I to jest oczywiście po stronie urzędników. Proszę Państwa, przez moje ręce w latach 2005-2009 przeszły wszystkie badania kliniczne w Polsce. Ile tego było? Ja wiem, gdzieś z 1800, 1600. Mam pewne skromne doświadczenie. I wiem, że obowiązujące wtedy procedury prowadziły do tego, że zgody wydawaliśmy dość długo, powoli. Ale ja jako urzędnik, jako szef Urzędu Rejestracji musiałem te procedury zachować, bo gdybym nie zachował, poszedł siedzieć. No teraz jest jako to odwrotnie, bo ci, co powinni siedzieć, chodzą i będą startować do Europarlamentu. No ale czasy się zmieniają. Ja nie nadążam. Ale wybaczcie mi. Widzę, że lubi pan być trochę uszczypliwy. Nie, to okropne. Okropne, że taki jestem, bardzo przepraszam. Powiedział, że przyczyn takiej mniejszej ilości badań klinicznych w Polsce jest kilka. Jedne są po stronie całego systemu, inne są po stronie jakby urzędników. I to wszystko daje taką mieszankę. To tak jak w zespole. No, zespół osiąga sukces. To nie jest dowód, żeby Kowalski wypił pierś, bo to ja. Nie, to cały zespół. Każdy coś tam ciął z dobrego, więc spoko. Tak to wyglądało. I podobno jest pan przeciwnikiem tego, żebyśmy robili badania kliniczne fazy pierwszej, jeśli dobrze zrozumiałem. Czy jestem przeciwnikiem? Nie. Ja zaraz to wytłumaczę. Mhm. Żeby były nowe leki, żebyśmy coraz lepiej leczyli ludzi, to muszą być badania kliniczne. Tak jak, żeby wyprodukować samochód, trzeba było najpierw robić próby z furmanką, drezyną i różnymi innymi, i rowerem, żeby zrobić samochód. Badania muszą być. Ja nie jestem przeciwnikiem badań pierwszej fazy, ja tylko pytany w kilku miejscach, jak rozgraniczam różne badania, mhm. Powiedziałam, najbardziej niebezpieczne badanie jest badanie pierwszej fazy. Badania kliniczne są czterech faz. I jeżeli pan rektor pozwoli, ja teraz szybciutko powiem śmiało o tych fazach. Otóż pierwsza faza to jest badanie bezpieczeństwa. Gdybym był w kabarecie, to bym powiedział tak, łapię pana redaktora, mówię, panie redaktorze, niech pan otworzy buzię i wrzucam panu tabletkę. Pierwsza przeżył, druga przeżył, setna nie przeżył. Czyli 99 tabletek mogę podać, 100 nie. Trywializując. Ale na tym polega badanie pierwszej fazy. Czyli ono jest niebezpieczne dla pacjentów? Ono jest niezwykle niebezpieczne dla uczestników badań klinicznych, ponieważ w badaniu pierwszej fazy nie uczestniczą ludzie chorzy, tylko zdrowi. To kto w nich bierze udział w takim razie? Są ludzie, którzy się decydują. No.
I podpisują jakiś papier, że mogą mieć poważne problemy zdrowotne? No, tak, cała procedura jest dokumentacji, ale uważają, że mnie się uda. No, tak jak ludzie, którzy przebiegają na czerwonym świetle, prawda? Wiadomo, że jest dużo wypadków i tragicznych, ale ktoś, kto biegnie, mówi, a mnie się uda. Jednemu się uda, drugiemu nie. Tak jak przejechać przejazd z opuszczoną robaktą, przejść, no to jest ta sama odpowiedź, panie redaktorze, bo to jest to samo. Teraz oni dostają dużo pieniędzy za to? Czy oni dostają dużo pieniędzy? Normalnie badania kliniczne są bezpłatne, natomiast płaci się za dojazd, za jakieś tam różne rzeczy. Czyli ktoś za darmo sobie ryzykuje zdrowiem? No nie za darmo, no to są ukryte pieniądze. Teraz badanie drugiej fazy. Badanie drugiej fazy jest quasi-terapeutyczne, bo my uzyskujemy odpowiedź odnośnie bezpieczeństwa, czyli upraszczając, czy pacjent przeżyje terapię, i uzyskujemy odpowiedź sporadyczną na to, czy ta terapia pomoże pacjentowi. Zdarza się, że ludzie umierają podczas takich badań? Oczywiście. No. To tak jakby mnie pan spytał, czy zdarza się, że ludzie idą robić siusiu. No, zdarza się. U każdego kilka razy dziennie. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem i teraz mnie tak uliśniło, że rzeczywiście przecież, żeby przebadać lek, no to niektóre leki okazują się bardzo niebezpieczne. I jakoś doszli do tego, że te leki są niebezpieczne. Proszę państwa, jak do badań klinicznych wchodzi, no strzelam, 2000 leków, to żaden może nie być lekiem. No dobra, ale teraz mówimy dalej. Jest badanie trzeciej fazy, które jest badaniem terapeutycznym, bo jest to badanie poszerzone. W tym badaniu komparatorem, czyli odnośnikiem, jest lek referencyjny, czyli taki wskazany do leczenia tej choroby i podajemy tak, lek, to co może będzie lekiem i lek referencyjny, obserwujemy. Badanie trzeciej fazy daje nam bardzo dużo wiedzy. Jest badaniem takim terapeutycznym, poszerzonym. Czyli już pomaga pacjentowi? Może pomóc. Nie musi, ale może. Ale już raczej nie zaszkodzi. No, każdy lek szkodzi. To każdy lek ma działania niepożądane. Wszystko jest możliwe. To jest badanie kliniczne. To nie jest leczenie pacjenta. I potem mamy badanie czwartej fazy, to są badanie porejestracyjne. Badaniem czwartej fazy może być badanie efektywności, tak zwane badania rozszerzone w ramach rozwoju produktu, życia produktu leczniczego, czyli inaczej leku. Może być badanie toksyczności, może być badanie jakby porządkujące pójście drogą kolejnych badań na rozszerzenie wskazań i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele różnych możliwości. W każdym razie bezpieczeństwo uczestnika badania zależy od tego, w której fazie badania bierze udział. Więc być może, że to, co kiedyś przedstawiałam, co krąży w internecie, jakby rzutuje na mnie, że jestem wrogiem i przeciwnikiem badań klinicznych. Dla głuptasów tak, ale dla ludzi mądrych nie. Bo wiem, że bez badań klinicznych nie będzie leków, no, czyli nie będzie leczenia. Kto finansuje w takim razie te badania? Czy one są czasami finansowane z państwa, czy to są zawsze jakieś prywatne spółki, które to finansują? Większość badań finansuje sponsor komercyjny. Większość badań. Czyli przemysł farmaceutyczny? Tak. Badania własne są znikome w stosunku do badań sponsorowanych. Dlaczego? Kilka razy proszono mnie o opinię odnośnie badania i na zakończenie tej opinii proszono mi, żebym tak ad hoc podał kwotę, z jaką trzeba zacząć to badanie. Te kwoty były rzędu kilku milionów dolarów. Jeżeli ktoś przynosił 10 tysięcy albo 100 tysięcy i mówił, chce zrobić badanie kliniczne, to wiem, że zawsze mu proponowałem, tam jest dobra restauracja, droższa, idź tam na obiad, to wydasz te pieniądze, natomiast badania klinicznego za to nie zrobisz. I to jest odpowiedzią na to, dlaczego jest więcej badań sponsorowanych, czyli gdzie płaci przemysł farmaceutyczny, a mniej badań, które robi państwo. Poza tym badania, dobre badania są wieloośrodkowe. Co to znaczy?
badamy pacjentów w Polsce, badamy pacjentów we Francji, w Hiszpanii, w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce. Wtedy ja mam rozrzut. Na kilku kontynentach. Bo jak się okazuje, różne rasy różnie reagują na ten sam produkt. Mało tego, na przykład zachorowanie prostaty u ludzi mających pochodzenie afrykańskie jest większe niż u białych. I tak jest z wieloma chorobami. Nie będę Państwa nudził tutaj. To jest super ciekawe. Więc dlatego też farmakolodzy uczą, że jak, a to w polskich szpitalach jest, że jak mamy pacjenta, który jest Azjatą, no to tego leku na serce mu nie podamy. Bo jest 50%, że będzie działanie niepożądane, poważne. Mhm. Zamieniamy od razu na wejściu. Po to jest ta wiedza, żeby nie robić durnych eksperymentów. Czy to prawda, że badania robi się głównie na mężczyznach z uwagi na to, że kobiety mają ten cykl miesięczkowy i to zaburza wyniki badań? Tak słyszałem ostatnio. I to z tego, co pamiętam... Nie, ja słyszałem, że badanie robi się na dziewczynach, które mają warkocze. Nieprawda, nieprawda. Proszę Państwa, badanie robi się na wszystkich. Na ludziach dorosłych, dzieciach. W ludziach dorosłych wyróżnia się grupę osób, seniorów i robi się badania na seniorach, dlatego że seniorzy reagują inaczej. Są pewne anomalie związane z płcią, ale to nie, okres tutaj nie ma nic wspólnego. Natomiast... jeżeli mam badać lek, który wpływa na macicę, no z całym szacunkiem, panie redaktorze, u pana nie będę tego badał. Bo zakładam, zawsze możemy spróbować. Teoretycznie, że pan nie ma macicy. Najwyżej umrę. Więc trzeba to rozumieć. No nie ma pan macicy, nie ma co badać, więc trzeba być rozumnym. Teraz robi się badanie na dzieciach. No. Też dzieci to nie jest jedna grupa, bo noworodki, to mamy, no, wcześniaki mamy tam do, niech ja sobie przypomnę, do któregoś dnia, do 23 dnia. One są już urodzone, ale to jest kwestia układów enzymatycznych i tak dalej. Potem mamy do 13 miesiąca te niemowlaki. Potem mamy dzieci do 11 lat. Potem mamy młodzież od 11 do 18. Po 18 już nie ma dzieci. Więc to nie są grupa. W badaniu dobrze jest, żeby też czasami, żeby była grupa jednorodna. Bo jeżeli lek mamy podawać niemowlakom czy dzieciom, no to w badaniu muszą być niemowlaki dzieci. To jest ogromny problem, badanie na dzieciach. Proszę pamiętać, że według mojej opinii, no, jedni mówią 50, inni mówią 80. Nikt tego nie liczył. Wszystkich leków na świecie nie było przebadanych u dzieci, a dzieci leczymy. Dlatego ja i to jest tak istotne z perspektywy badania leków, żeby dziecko też wziął i zobaczyć, jak to konkretnie działa na dziecko. Oczywiście, bo przecież dziecko to nie dorosły człowiek. Ktoś, kto mówi, że dziecko to jest mały dorosły, no to mówię, chłopie, to trzeba się uczyć. Jak będziesz rozumny, to przyjdziesz do mnie, ale teraz wynocha. No tak, no po prostu trzeba to wiedzieć, bo rozwój człowieka jest podzielony na wiele etapów. W każdym etapie jest coś dobrego i coś złego. I leki trzeba podawać rozumnie, żeby one nie spowodowały, że coś złego wybuchnie, bo wtedy pacjent nie będzie uleczony, a nam umrze. No to jest zabawa o życie. To z tym, że robi się badania głównie na mężczyznach, słyszałem od doktora, który przepisuje leki, więc to nie była jakaś rzecz, którą wyczytałem gdzieś na portalu, na Onecie, tylko tak zadałem to pytanie, będąc przekonanym, że to jest takie dobre pytanie. Natomiast jestem zdziwiony odpowiedzią. Znaczy, zadałbym pytanie, w ilu badaniach uczestniczył? Mhm. W trzech? W czterech? A jest tak, że jakaś grupa leków może być badana w ten sposób, oprócz tych tylko dla kobiet? Nie, bo... Panie redaktorze, ja panu odpowiem tak. Jeżeli ja robię badanie na szerokiej populacji, załóżmy, że jestem firmą farmaceutyczną strasznie złą, mhm, i dbającą o dudki, to jak robię badanie na dużej populacji, dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi,
to potem pisze w charakterystyce produktu leczniczego, którą uzyskuje po zarejestrowaniu leku, że lek może być stosowany dzieci, młodzież, niemowlaki, dorośli, starzy. Mam dużą grupę odbiorców, czyli więcej kasy zarobię. Więc ma pan prostą odpowiedź. Ktoś, kto mówi, że się w badaniach klinicznych zawęża, jest idiotą. Przepraszam, znowu. Mówiłem. W związku z tym... Proszę sobie wziąć ten mikrofon do siebie. W związku z tym trzeba rozumieć, że im lek jest badany na większej populacji, tym lepiej się potem sprzedaje, bo więcej jest odbiorców. Wiele leków nie można badać na dużej populacji, bo jak już ustaliliśmy, macicy nie mamy obaj jako faceci. W związku z tym leki na macice nie będą na nas badane. No szkoda, bo gdyby można było, to byśmy też byli odbiorcami. Kasa by rosła, więc proszę Państwa, trzeba do tego podchodzić rozumnie. W jednym z Pana artykułów przeczytałem, że w Polsce 20 tysięcy osób umiera rocznie tylko z uwagi na to, że jest leczone w naszym kraju. I że trzeba się nad tym pochylić i zastanowić. Nie było napisane, na co umierają, natomiast było napisane coś takiego. Wie pan, do czego się odnoszę? Nie pamiętam tego, ale ja nie uchylam się. Ja wytłumaczę, w czym jest problem. Mhm. Nie w każdym kraju są jednostki specjalizujące się w określonych chorobach. Pytany o to, gdzie się leczyć, zawsze mówię tak. Jak ci się zepsuje zegarek, to idź do zegarmistrza, a nie do pralni. Bo zegarmistrz ci lepiej naprawi. Mhm. Jest szansa, lepsza. Jeżeli masz chorą trzustkę i czeka cię operacja, to idź tam, gdzie tych trzustek robią dużo. A jak pójdziesz do szpitala, gdzie jeszcze nie operowali trzustkę, albo operowali jedną w roku, no to ci szansa, że ci zrobią źle operację, jest większa. I teraz tak, chorób jest bardzo dużo. Ośrodków specjalizujących się w danych chorobach jest też bardzo dużo, nie wszystkie są w Polsce. Polska nie jest krajem wiecznej cudowności i szczęścia. W związku z tym przy określonych chorobach trzeba zawsze szukać miejsca, gdzie są ludzie wyspecjalizowani. Czasami trzeba opuścić Polskę. Ja jeszcze tutaj mówiąc, to chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy. W Polsce programy lekowe były dotychczas zawężane. Zasada była taka, tak ustawić barierki wejścia do programu lekowego, aby do tego programu lekowego weszło jak najmniej pacjentów, bo lek kosztuje 1 000 000 zł. I to powodowało, że kadra medyczna robiła różne wygibasy, żeby trochę wykiwać tamtych ministrów zdrowia, ale tamci też nie byli gapami i nie dawali się. W związku z tym u nas wejście do programu lekowego jest wielkim szczęściem i wiele osób, które nie dostają się do programu lekowego, nie są leczone tym lekiem. W związku z tym trzeba poszukać kraju, gdzie mimo, że się przyjedzie z zewnątrz, będę leczony tym lekiem. Czasami ludziom udaje się uzyskać finansowanie tego leczenia z zewnątrz, czasami muszą otworzyć portfel i płacić sami. Tak to wygląda. Ja jestem osobą, która leczyła swój nowotwór w Niemczech w wyspecjalizowanym ośrodku i za to płaciłem własnymi pieniędzmi. Do dzisiaj mam rachunki, ponieważ co 2 lata ktoś wpada na pomysł, żeby udowodnić, że Borkowski naciągnął budżet państwa. Mówię, nie, płaciłem ze swoich pieniędzy. I to pewnie kosztowało jakieś absurdalne pieniądze. To kosztowało, sprzedaliśmy mieszkanie i pieniądze ze sprzedanego mieszkania poszły na moje leczenie. Jakie rzeczy w takim razie warto jest leczyć za granicą według pana?
To zależy od choroby, od stanu pacjenta, od znalezienia ośrodka. Nie ma jednej, są takie rzeczy, że odpowiedzi. Są takie rzeczy, że... Nie. To po prostu trzeba indywidualnie podejść. Tak samo jak leczenie. Nie ma, są oczywiście generalne zasady wynikające ze statystyki medycznej, ale ja zawsze mówię, zjedźmy z kosmosu na Ziemię i patrzymy na Kowalskiego, patrzymy na jego problemy, na jego sytuację zdrowotną, na jego uwarunkowania z chorób współistniejących, na rodzaj zabiegu, który trzeba przeprowadzić, prawda? No bo jeżeli ma być przeprowadzona operacja przy żyle centralnej, no to trzeba to umieć, bo jak się ciapnie lekko skalpelem, to pacjent się wykrwawi w kilka minut i umrze nam na stole operacyjnym. Jeden to umie, drugi nie umie. No taka jest prawda. No nie ma co się oszukiwać. Czyli trzeba po prostu do każdej choroby, do każdej operacji szukać sobie odpowiedniej placówki, tak, gdzie jest jakiś ekspert. Dlatego ja mówię często pacjentom, którzy mnie pytają, ponieważ no, dużo ludzi do mnie dzwoni. No. Ja staram się każdemu człowiekowi odpowiedzieć w miarę szczerze możliwości, w miarę swojej wiedzy. Czy mówię szczerze? Mówię to, co uważam. Natomiast na pytania o rokowanie nie odpowiadam nigdy, dlatego że to trzeba Pana Boga się pytać, a nie mnie. Chociaż wiem, że rokowanie jest trudne albo nie jest trudne, ale to różnie bywa. Tutaj jestem oszczędny w szczerości mojego rozumu. Ale w pozostałych rzeczach odpowiadam szczerze i tłumaczę, no, co trzeba zrobić w danej sytuacji. I często pacjent mówi tak, a to ja bym poszedł do szpitala koło mnie, bo jest blisko. Ja mówię, no tak, ale to nie chodzi o wyjazd na urlop, tylko o leczenie. W związku z tym pojedziesz do Wrocławia. No. Do Wrocławia! Nie, no rób jak chcesz, ale według mnie tam jest ten i ten profesor, ta i ta klinika, robią to świetnie, jedziemy tam. No, taka jest opinia. No. Czyli jednak jeśli chce się dostać porządną opiekę, to trzeba wyszukiwać specjalistów. Zawsze. Które... Ale to też jest, mam wrażenie, nie uważam, żeby było to dostępne dla ogólnej populacji, że tak jest, że jeśli masz jakiś problem, to trzeba znaleźć sobie naprawdę dobrego lekarza. Większość osób ma problem, dzwoni na NFZ albo do prywatnej kliniki, idzie do pierwszego lepszego lekarza, ten lekarz im coś tam mówi, niezależnie od tego, czy się na tym znaczy, nie? I wychodzą z jakimś wypisem, albo że wszystko jest okej, albo że trzeba to diagnozować dalej. Ja miałem ostatnio taką sytuację, gdzie poszedłem do lekarza, lekarz mi powiedział, że jest wszystko w porządku. Poszedłem do drugiego i ten lekarz się złapał za głowę i mówi, jak tam ten lekarz mógł ci powiedzieć, że wszystko w porządku. Znaczy bym powiedział tak. U mnie dekarze uszczelniali dach. Jedna ekipa zrobiła źle, przyszła druga. Mam nadzieję, że będzie dobrze. W każdym zawodzie są artyści i wyrobnicy. W każdym. Medycyna i farmacja również mają swoich wyrobników i artystów, no. Więc tak to jest. Ja bym powiedział tak, jeżeli zaczynamy wycieczkę po placówkach służby zdrowia, oczywiście popełniamy błędy, ale jak szybko się orientujemy, to te błędy naprawiamy i dzięki temu jesteśmy leczeni, żyjemy i jakoś to daje efekt. Ja również przy swojej chorobie nowotworowej miałem robione badanie. Mówię o nowotworze pęcherza moczowego. Opowiadam o sobie, nie ujawniam żadnej tajemnicy. I niepokoiły mnie pewne objawy. Bolesność? Nie, częstotliwość oddawania moczu. I to mogło być... A to nie wynikało z przerośniętej prostaty. Bo poprosiłem kolegę, żeby mnie per rectum zbadał. Zobaczył po prostu, nie, prostatę masz w porządku. No więc pomyślałem sobie, że coś jest innego. I byłem na USG i lekarka, która to opisała, mówi, nie, wszystko w porządku, to coś się panu wydaje. Za tydzień od tej rozmowy byłem operowany w Niemczech. Usunięty pęcherz moczowy, nowotwór rozległy. Tego nigdy nie uratowałem się, dlatego że mam wiedzę i to, co słyszałem i to, co widziałem u siebie, nie trzymało się kupy. Chciałem być operowany w Polsce, ale to był chyba styczeń albo luty, już nie pamiętam. Dostałem termin na wrzesień. Moja żona, jak się dowiedziała,
która jest farmaceutką jak ja i ma bardzo dużą wiedzę, dużą praktykę. Na NFZ? Na NFZ, tak. Mówi, nie ma mowy, szukamy miejsca, gdzie. No i jakby korzystając z pomocy osób, z którymi konsultowałem, to wybrałem klinikę w Niemczech, poleciałem, byłem operowany zaraz. Nawet panu dali taki odległy termin? No, odległy to nie był, bo tydzień to nie jest odległy termin. Mówię o tym, mówię w Polsce. Ja nigdy nie korzystałem, panie redaktorze, ze swoich przywilejów, ale ja uważam, że to jest nieetyczne. Jak jestem w aptece u koleżanki, to stoję w kolejce. Jak jestem u siebie w szpitalu, to robię to, co mogę zrobić. No taki jestem, no. Ja nie jestem świetlaną postacią, ale mnie to wkurza, jak ktoś robi wejście smoka, bo mnie się należy, bo ja jestem wielki bonzo i to wtedy rozumiem, że to jest wejście ćwoka, a nie smoka w daną sytuację. Diagnozy nowotworu to jest coś, czego nigdy bym nie chciał usłyszeć. Ja nie sądzę, żebym na to zareagował dobrze. Myślę, że ludzie chyba generalnie na to reagują bardzo źle. Nie. Znaczy tak, do wszystkiego trzeba dojrzeć. Są prognozy, które mówią, że już za 50 lat, jeżeli nie opanujemy walki z nowotworami... Czyli jest coraz gorzej? Tak. To co trzeci człowiek będzie chory na nowotwór. No jak ma popatrzeć sobie w rodzinie, siedzicie we trójkę przy stole. Jedna z was zachoruje na nowotwór. Oczywiście to są takie badania epidemiologiczne i prognozy, wcale tak być nie musi. Ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Jest duże, duże prawdopodobieństwo. Dlatego ja chciałem powiedzieć, że badania przesiewowe, to wszystko, co się robi wcześniej, czyli mamografia dla pań, kolonoskopia dla wszystkich, czyli badanie jelita grubego i tak dalej. Proszę to robić, bo jesteśmy w smudze cienia, wszyscy jako ludzie, i te nowotwory się rozwijają, nieważne gdzie żyjemy na świecie. I dlatego jak możemy wcześniej stwierdzić, to trzeba to zrobić, bo wcześniej stwierdzone, wcześniej wyleczone, zaleczone. Wszędzie na świecie jest tyle samo nowotworów, czy są jakieś miejsca, gdzie jest zachorowalność mniejsza? No wie pan, jak są miejsca, gdzie się w buszu nie bada, tylko czarownik, no to prawda, nie ma w ogóle nowotworu, bo czarownik nie wie o tym, że są nowotwory. Czyli to będzie też kwestia diagnostyki. Oczywiście. Jak gdzieś jest dużo nowotworów, to kiedyś dyskutowałem z jakimś tam pana kolegą, w sensie zawodu, dziennikarzem, który mówi, o, tam jest dużo nowotworów. Ja mówię, nie, tam jest dobra wykrywalność. A coś miałem zapytać, proszę mi dać sekundę, bo mi uciekło pytanie. Spokojnie. A chcę o to zapytać. Dlaczego tak mało się mówi o... Akurat o nowotworach mówi się całkiem dużo, żeby profilaktycznie się badać i sprawdzać, czy nic złego się nie dzieje, ale mam wrażenie, że ogólnie o zdrowym trybie życia nie mówi się za dużo w mediach. Czy jest tak, że nikomu na tym nie zależy? Czy... Zgodzę się, tylko proszę mi powiedzieć, czy gdybyśmy podcast ze mną poświęcili zdrowemu trybowi życia i byłby ten podcast przeznaczony dla zdrowych, no kliknieć byłoby niewiele, albo po 2-3 minutach byłoby wyjście. No, ja bym powiedział tak. Każdy człowiek opowiadał o sobie. Jak byłem zdrowy, to myślałem, że będę zdrowy wiecznie. Jak byłem młody, mówiłem, będę wiecznie młody. No i... Rypnęło się, zachorowałem, zestarzałem się. Więc jakby konkluzja tego, co mówię, jest taka. Przekaz musi być dostosowany do odbiorcy. Inaczej trzeba mówić do ludzi młodych. Może trzeba mówić do ludzi młodych na lekcjach zdrowia. Ja byłbym za, żeby w szkołach były lekcje zdrowia, gdzie właśnie ludzie z takim długim stażem jak ja, czy też emerytowani lekarze, czy farmaceuci, którzy mają duże doświadczenie zawodowe i mają, nie są tacy krytyczni czarno-biało, widzą szarości, prowadziliby takie lekcje. Mogłoby być to nawet na zasadzie wolontariatu.
wiemy wszyscy, że chyba najlepszy wolontariat jest w Wielkiej Brytanii, gdzie jest takie przyzwolenie i publiczna akceptacja dla wolontariatu. Można by to zrobić w Polsce. Ja z panem ministrem Niedzielskim rozmawiałem na ten, byłym ministrem, rozmawiałem na temat wolontariatu, ale nie kupił tematu. Więc. Trzeba otworzyć taki wolontariat w Polsce, żeby robić taką zdrowotną edukację? To bardzo proste. Szkoła ogłasza, kto mieszka koło szkoły, a jest w stanie przyjść na takie lekcje i mówić o zachowaniach prozdrowotnych, bo to nie tylko, to przecież ogromna mamy grupę pielęgniarek. Ja niezwykle szanuję ten zawód. Bez pielęgniarek nie byłoby zdrowych pacjentów. Ja to wiem, jest trudna praca. Lekarze i farmaceuci obruszą, moje koleżanki i koledzy. Może się nie obruszą, może przyznają mi rację. Bez pielęgniarek nie ma zdrowych ludzi. Wykorzystać armię pielęgniarek. Jeżeli państwo nie ma pieniędzy, zacząć wolontariatem. Jak po paru latach się rozkręci, wygospodaruje się środki, zapłacić ludziom. No jest kilka możliwości. Ja mówię tak, jak się robi, to się zawsze coś zrobi. Jak się kiwa i duma, no to nie ma nic. I mam wrażenie, że też nie jest komunikowane, bo teraz unikać chorób i mówić, trzymajcie dobrą dietę albo wysypiajcie się lepiej, żeby uniknąć chorób za 20 lat, to mało do ludzi przemawia, ale... Nie, no bo to jest durny przekaz. Ale gdyby mówić tym ludziom, że mogą się lepiej czuć i to realnie można zrobić, wysypiając się lepiej, trzymając lepszą dietę, można sobie nosić różnego rodzaju zegarki, które mierzą takie rzeczy i dają jasne informacje odnośnie tego, czy coś się poprawiło, czy coś się nie poprawiło, to może by do tych młodych ludzi jednak przemówić. Mówiło, bo czuć się lepiej, każdy chce się czuć lepiej. Znaczy tak, jak się człowiek czuje dobrze, to się nie chce czuć lepiej, dlatego, że jak człowiek jest zdrowy, kiedyś widziałem taką reklamę suplementu. Jesteś zdrowy, ale bierz suplementy firmy takiej i takiej, bo będziesz zdrowszy. Nie, proszę państwa, jak się jest zdrowym, to nie można być zdrowszy. Oczywiście, że można lepiej funkcjonować. Więc ja mówię, trzeba rozumny przekaz. Ja jestem ogromnym jakby zwolennikiem propagacji zachowań prozdrowotnych, ale robionych profesjonalnie, z odrzuceniem jakby marketingu, biznesu i wszystkich innych rzeczy. Suplementów. To musi być czysty przekaz. Ale ja się nie zgadzam z tym, że nie można być zdrowszy. Moim zdaniem zawsze można być zdrowszy. Albo chociaż trochę zdrowszy. Można być lepsze. Nie, albo jest się zdrowym, albo jest się chorym. Jeżeli ktoś jest zdrowy, ale naprawdę jest chory, no to on może się czuć zdrowszy. Proszę mi wierzyć. Będąc w pełni zdrowym, nie można być zdrowszy. Ale wtedy trzeba się zapytać, ile osób jest tak naprawdę. Bo, będąc bogatym, można być bogatszym. Mm-hmm. Ale w zdrowiu to tak nie chodzi. Tylko teraz pytanie, jak wiele osób jest realnie w pełni zdrowych? Nie wiem. To jest, bo nie sądzę też, żeby jakoś super dużo osób było tak w pełni zdrowych, żeby nie dało się naprawdę nic poprawić. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy rynek podrabiania leków w Polsce jest duży? Jest mało jakby określony statystycznie, ale leki podrabiane są wszędzie. W Afryce, w niektórych krajach mamy 95% leków na rynku, powtarzam, 95% leków, które są podrabiane. Bierze się to stąd, że nie mają nadzoru, nie mają kontroli, a nieetyczne zachowania decydentów powodują, że lepiej wziąć kilka milionów do kieszeni i za 100 tysięcy kupić podróbki, bo taka jest różnica w cenie. Wyglądają prawie tak samo, a poza tym pacjenci nie znają się. To nie ma znaczenia, czy to jest Afryka, czy to jest Polska, jak prawidłowo powinno wyglądać opakowanie. Bardzo dużo leków podrobionych jest w Rosji. Patrząc na Rosję częściowo jako kraj europejski, to powiem, że liczba podrobionych leków w Rosji
jest największa ze wszystkich krajów europejskich. Jesteśmy sąsiadem. Aż mi się nie chce wierzyć, że granica jest super szczelna i że leki nie wpływają. Poza tym, dlaczego trudno jest powiedzieć, ile leków jest podrobionych? Mhm. Dobre firmy farmaceutyczne robią systematyczną kontrolę leków z aptek. I otwartych, i zamkniętych, czyli szpitalnych, i tych ogólnodostępnych. Jak jest cień podejrzenia, to wycofują całą serię. Bo nie ma nic gorszego dla producenta, jak podrabiane leki, bo to niszczy dobrą opinię o jego produkcie. I nic nie zarabia. To nawet nie o to chodzi, że nie zarabia. On traci. Dlatego, że jeżeli pan będzie brał coś, co nie jest lekiem, a będzie napisane, że to zrobiła na przykład polfatarchomin, to ktoś powie za którymś razem, że polfatarchomin robi złe leki, bo mi nie pomagają. Ona robi dobre leki, tylko ktoś wprowadził podróbki na rynek. I to wycofywanie jest bardzo drastyczne, bardzo szybkie. I nie zawsze wiemy, dlaczego podmiot odpowiedzialny, czyli ten mach, o którym mówiłem, wycofuje lek. Często podany jest powód błąd w opakowaniu, błąd w ulotce, bzdetne powody, a tak naprawdę przyczyna jest bardzo poważna. W związku z tym, ja nie wiem, ile mamy leków podrobionych w Polsce, ale wiem, że mamy. Kiedyś prowadziłem swój biznes dawno temu. Miałem hurtownię farmaceutyczną. Na początku lat 90. Mhm. Jako farmaceuta z bardzo dobrym zespołem uważaliśmy, że jesteśmy tacy cool. Trzymamy się mocno. I że nam nikt nie wciśnie leków fałszowanych, podrobionych. Przyszła do mnie koleżanka z fakturą. Mówi, a tej faktury to nie podpisałeś. Ja mówię, musiałem zgubić. Biorę fakturę, mówię, ale to jest błąd ortograficzny. Kto to tak z błędami pisze? Ponieważ dostawców znałem. Zadzwoniłem do dostawcy. Dostawca mówi, słuchaj, to nie jest moja faktura. To nie jest mój lek. No i zaczęło się. Taki przypadek. Także podrabiane leki dotknęły mnie, wydawałoby się, starego wyjadacza, który powinien sobie z tym poradzić. Nie poradziłem, bo do mojego magazynu wjechał lek podrobiony. Czyli w ten sposób właśnie miałem o to zapytać, jak to jest możliwe, że leki trafiają podrobione? Bardzo różny sposób. Czyli to są na tyle wykwalifikowani w tym ludzie, że no są... Oczywiście. Przestępcy są fachowcami, którzy wykorzystują swoją wiedzę do złych celów. Ale to nie są idioci. Czyli jednym z moich pytań było, czy mogę dostać się podrobione leki w aptece. Myślałem, że apteki są na tyle przefiltrowane, że raczej nie dostanę, ale z tego wynika, że... Teoretycznie nie można wykluczyć. Prawdopodobieństwo niewielkie. Ja na przykład w szpitalach, w których pracowałem, zawsze prosiłem o tak zwaną kontrolę organoleptyczną dostaw. Tak jak każda zbrodnia jest do wykrycia, wcześniej czy później, tak każda podróbka też jest do wykrycia. Koleżanki i koledzy, dotykając opakowań leków, są wyśmienitymi fachowcami. Potrafią powiedzieć zaraz, ale to pudełka z pierny jest cięższe. I to są takie małe, drobne Znaczy wyczuwają detale. Rzeczy nie, dla mnie... Nie, ja mówię, to była magia, ale kolor zielony jest jakiś inny. Albo ten napis nie zawiera literki R, to jest nazwa chroniona. No, masa różnych rzeczy. I muszę powiedzieć, że ten prosty, bezkosztowy sposób kontroli organoleptycznej, uciążliwy, bo to trzeba każde opakowanie wziąć. Czy nawet jeżeli są bindowane w jakiś tam sposób. Trzeba to obejrzeć. No, no jest to praca, no ale to jest taka pierwsza niezła kontrola. No ja wiem, że młodzież
mnie wyśmieje, bo to czasy są może takie przestarzałe tej kontroli, oni potrzebują spektrometr masowy i tak dalej. Później też, ale zanim sięgniesz po spektrometr, popatrz na opakowanie. Są w takim razie jakieś apteki, którym można bardziej ufać bądź mniej ufać, czy to nie ma takiego... Wszystkim aptekom można ufać, bo tam pracują fachowcy. Nie ma jakiegoś lepszego brandu apteki? Nie. Zamawianie przez... Apteka to jest apteka, no. Pracują fachowcy, no. Którzy chcą dobrze, no. Każdy się może pomylić, w każdej aptece może być błąd, pomyłka. Takie jest życie. Słyszał pan o czymś takim, co ma być wprowadzane? Myślałem sobie o takim centralnym systemie, gdzie można by mieć swoją dokumentację medyczną, wszystkie przepisane leki, wszystkie leki, które się przyjmowało. No to jest chyba konto e-pacjenta. I to już, ale myślałem o czymś takim, żeby to działało wszędzie, bo teraz gdziekolwiek się nie pójdzie do lekarza tak właściwie, to ci lekarze nie mają dostępu. Jeśli trzeba zabierać te wszystkie papierki i pokazywać im, jak się tego zapomni, to... Ja jestem złym odbiorcą pytania, panie redaktorze, bo po pierwsze, ja się nie znam na informatyce, jestem tępy, ciemny i stary. To trzeba rozmawiać z informatykami i od tego jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest prezes, z nim dyskutować. On jest kompetentny. Jasne, ja jasne. To było właśnie moje pytanie takie nie, z trochę z innej puli. Spodziewałem się, że może tak być, natomiast i tak wolałem zapytać, bo to jest temat, na którym się często zastanawiam i wydaje mi się, że to by bardzo, bardzo, bardzo ułatwiło życie pacjentom. Chciałem jeszcze zapytać o prywatne szpitale, bo z tego co, czy trend jest taki, że w Polsce jest coraz więcej prywatnych szpitali? Nie wiem. Nie patrzyłem na statystykę z roku 2023. Nie wiem. Wiem, że są prywatne, są. Ja bym powiedział tak. Szpital to jest budynek. I kto zarządza budynkiem jest ważne, ale nie zastąpi wiedzy i dobrych rąk w sali operacyjnej. Więc, a różni ludzie pracują w różnych miejscach, więc to jakby... No i strategia własnościowa nie przenosi się wprost proporcjonalnie na jakość leczenia. Tak bym powiedział. Czyli nie, według pana to nie jest tak, że szpitale albo powinny być państwowe, albo publiczne, albo prywatne. To jest normalny rozwój rynku i niech się dzieje, co się. Tak, tutaj bym myślę, że jakby majstrowanie państwa nie jest dobre. Natomiast co innego jest konieczne? Kontrola. Bo ja mówię tak. Każdy może sprzedawać taki kubek. Każdy. Ale przyjmujemy zasady sprzedaży. I daję wszystkim kubek do sprzedania. Potem jest kontrola. Kto sprzedaje zgodnie z zasadami dobrze, zostaje na rynku, kto nie, spada z rynku. Czyli w ten sposób rozwiązywać to, oczywiście. Czy te szpitale się wywiązują z umów, które mają i których powinni przestrzegać. Ja się właśnie nad tym zastanawiałem. Mi się zawsze wydawało, że im więcej prywatnych szpitali, tym będzie dla nas lepiej, bo te prywatne szpitale są przede wszystkim lepiej finansowane. Więc teoretycznie powinno to wpływać na to, że będzie tam wyższa jakość, ale być może to tak nie działa i być może ta kontrola by dużo lepiej to zwalidowała. Zdecydowanie jestem za kontrolą, bo ja jestem za wolnym rynkiem. I jeszcze jedno pytanie. Zastanawiałem się, co było dla pana najtrudniejsze, jeśli chodzi o pana karierę z takiej perspektywy moralnej, pracując jako farmaceuta. Jakieś takie decyzje, które są naprawdę trudne? Co jest trudne? No. Trzeba iść własną drogą i nie bać się zmian, bo życie to są zmiany. I idąc ścieżką kariery, nie można bać się tych zmian. Nie można być koniunkturalistą. Bo według mnie za to się zapłaci zawsze później, bo myślę, że to pozwoli mi przetrwać w danym miejscu pracy, a później za to zapłacę. Jeśli ktoś chce zostać farmaceutą na tym etapie dzisiaj... A jeszcze nie odpowiedziałem całkowicie na pytanie, bo pytał pan, co było dla mnie najtrudniejsze. Najtrudniejszy był moment, jak opuszczałem uczelnię w 1989 roku. Ciekawy rok do opuszczenia uczelni. Bo zacząłem robić pracę habilitacyjną. I
taka sytuacja się zdarzyła, że nie miałem, bo pensje asystenckie na uczelni były niskie. Nie miałem pieniędzy na kupno butów dla syna. No bo dzieciaki rosną i albo taki trudny moment finansowy w moim życiu. I powiedziałem, Boże, ja nie mogę tak żyć, żeby no nie móc zapewnić swojej rodzinie. I zostawiłem wtedy uczelnię i poszedłem na 8 czy 9 lat do biznesu. I to był chyba najtrudniejszy moment, bo ta praca była kapitalna, fascynująca. Ja lubię robić to, co mnie interesuje i musiałem to zostawić. Powiedziałem, że nie utrzymam rodziny. To jest trudna decyzja, ale z drugiej strony, jeśli poszedł pan do biznesu, to te doświadczenia, które się tam zdobywa, też są bardzo ważne. Niezwykle cenne. Abstrahując od pieniędzy, które się zarabia. Ale to też dostałem po głowie. Pamiętam, jak jeden z wiceministrów, który był w rządzie pana profesora Religi, który był moim szefem, no bo jako wtedy prezes Urzędu Rejestracji, mimo że w przypadku wyrobów medycznych byłem w randze wiceministra, to w przypadku leków podlegałem pod jakby ostateczny głos miał wiceminister zdrowia. Taka była konstrukcja. I kiedyś powiedziałem mojemu wiceministrowi, który był moim szefem, ale również uczył mnie wielu rzeczy. Bardzo mądry facet. I powiem panu, kto to był. To był obecny poseł, pan Bolesław Piecha. Bardzo mądry facet. Mhm. Z ogromną wiedzą, z tolerancją. Jest w PiS-ie, ale myślę, że jest mało wykorzystywany. On jest inny. Jest mądry. I kiedyś mu powiedziałem tak, słuchaj, znaczy panie ministrze, mówię, to da nam takie oszczędności w skali kraju, tam coś chodziło z lekami, już szczegółów nie pamiętam. On mnie tak poklepa i mówi, doktor, słuchaj, na tych stanowiskach to nikogo nie obchodzi, ile z budżetu pójdzie pieniędzy. Więc moje podejście biznesowe nie do końca sprawdziło się w późniejszych latach w kwestii finansów instytucji, ale sprawdziło się w kwestii takiej mądrej opieki nad zespołem, który pracował i również nad walczeniem z ministrem finansów o pieniądze. Mogę powiedzieć, że ludzie w Urzędzie Rejestracji w czasie mojej prezesury zarabiali naprawdę dobre pieniądze. Bardzo dużo pracowali po godzinach, ale zarabiali bardzo duże pieniądze i była kolejka chętnych do pracy. A uzyskałem to dzięki temu, że szybko się połapałem, że minister zdrowia niewiele mi pomoże, no bo on jest jakby dedykowany do czegoś innego i trzeba się dogadać z ministrem finansów. Mhm. I pamiętam, że wtedy się dogadałem najpierw z dyrektorem departamentu. Potem poszliśmy do wiceministra, gdzie zachowywałem się w gabinecie skandalicznie. Wstydzę się. Dlaczego? Ale wyszedłem z tym, po co przyszedłem. Skandalicznie? To co ma pan na myśli? Mówiłem na przykład zimna dupa. Niech się ten, kto zaproponował taki zapis w ustawie odwali i tak dalej, i tak dalej. No to były skandaliczne zachowania, no. Ale jakoś nie zostałem ukarany za to. Jeśli się negocjuje, to można się różnych narzędzi używać. No, ale też jakby poziom negocjatorów wymusza pewne zachowania. Mogę się tylko domyślić. Chciałem jeszcze pana zapytać. Ukarano mnie kiedyś na Sejmowej Komisji Zdrowia. Za powiedzenie prawdy w brutalny sposób. W brutalny czy w niekulturalny? To jest różnica. Brutalny. Mhm. Czy on był odebrany jako niekulturalny? To znaczy w jaki sposób? No wtedy jeden z posłów. Posłowie zareagowali prawidłowo, natomiast jeden z posłów, nie chcę wymieniać jego nazwiska, powiedział, że on jest oburzony
moim zachowaniem w jego domu, ponieważ to jest dom poselski, on jest namaszczony poseł i to jest jego dom. Mhm. Okej? To jest ciekawe, że ludzie przywiązują uwagę do takich rzeczy. Z mojej perspektywy zawsze ważne jest to, czy ktoś dowozi wyniki albo nie dowozi wyników. A to, czy powie jedno słowo więcej w tą stronę, czy w tą stronę, to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Rozmawialiśmy o chorych. Straciłem dobre maniery wtedy na Sejmowej Komisji Zdrowia. No, ale zdarza się. Jakie ma pan plany na przyszłość? Jest coś, co pan chciałby osiągnąć jakoś niedługo? Ja jestem już w takim wieku, przy mojej chorobie nowotworowej, że ja mam plany kilkumiesięczne. Ja nie mam planów wieloletnich, bo ja nie wiem, czy ja dożyję. No, jestem stary, mam określone choroby, doszły choroby współistniejące. Cieszę się dniem. Zaplanowałem z żoną wyjazd nad morze za parę miesięcy i to są moje plany. Ale to jest niesamowite w takim razie, że jest pan na tyle pogodny, prawda? Bo ja jestem z natury pogodny. No, jakby depresja sytuacyjna niewiele by poprawiła. No, nie uzdrowiłaby mnie, więc jak mnie nie uzdrowi, to po co się tym zajmować? Nie jest skuteczna, więc nie ma sensu poświęcać na to czasu. Jeszcze jedną rzecz słuchałem bardzo ciekawą z pana udziałem. Czemu wycofali energetyki dla osób poniżej 18 roku życia? To jest ciekawy ruch. Znaczy, mnie nie pytano, to było w radiu dla ciebie parę tygodni temu. Pytano o opinię w kwestii wycofania energetyków. Moja opinia była pozytywna, dlatego że ja zawsze mówię tak. Jeżeli czujesz niedobór energii, a on wynika ze złej diety, to zmień dietę. Jeżeli potrzebujesz dostać takiego kopa energetycznego, weź sobie szklankę wody i posłoć tą wodę. Tyle, ile wytrzymasz. Ja dokładnie to piję. Tak i będziesz miał wyrzut glukozy, da ci wyrzut energii. Dosłownie to oczywiście piję. Pamiętaj, że robienie tego przez wiele lat może zapukać do ciebie cukrzyca, więc robić to trzeba rozumnie. A po co masz kupować energetyki? W energetykach jest na przykład tauryna. Jest to niby aminokwas, ale nie jest to wskazany dla organizmu, szczególnie młodych ludzi, nastolatków, żeby żarli taurynę. No. W związku z tym ja ograniczenia dla energetyków oceniam pozytywnie. Potwierdzam to, co mówiłem w swoim wywiadzie w radiu dla ciebie. I tak jest moja opinia. Myśli pan, że będą je wycofali w większym obszarze? Czyli jeszcze... One nie są wycofywane. One są, jest ograniczany dostęp. Mhm. Przy energetykach są pytania, a po co? A ja mówię, a przywódcę rozumiesz, dlaczego się nie sprzedaje 15-latkom? Rozumiem. No to jest tak samo z energetykiem. Jest ograniczenie. To jest ciekawe, bo dużo bardzo słyszałem o tym, że te energetyki nie są do końca zdrowe. Chyba rozmawiałem o tym z jednym dietetykiem, który mi mówił, że badań nie ma potwierdzających, że one są niezdrowe, ale już teraz nie jestem pewien. Ale byłem zaskoczony, że taka decyzja została podjęta. Ale to dobrze moim zdaniem. Pewne rzeczy trzeba ograniczyć. Tak samo jak nie akceptuję papierosów i uważam, że dostęp do papierosów powinien być ograniczony. No. Ale tutaj też wracamy do tego, o czym wcześniej mówiłem, że czy wszyscy są perfekcyjnie zdrowi. To jakby jasno pokazuje, że ludzie nie są perfekcyjnie zdrowi, więc zawsze można podnosić to zdrowie. Dobrze. Dobra. Bardzo panu dziękuję. Proszę jeszcze powiedzieć, jeśli ktoś chciałby się z panem kontaktować, jak się można z panem kontaktować gdzieś w internecie? Najlepiej mailem. Ja podam swojego maila. To jest literka C, małpa, data.pl. I proszę się uzbroić w cierpliwość, bo ja maile odczytuję po powrocie wieczorem do domu z pracy. Robię to przez jakiś tam określony czas. Jeżeli maili jest więcej, to przekładam na kolejne dni, ale odpowiadam. Super. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Siemanko,
Od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro!